Slamrach 2 dopiero co rozpoczął EryAxis, Także, jak można było się spodziewać, są pewne błędy. Między innymi, kurczaki nie mają żadnego limitu. Normalnie powinny mieć limit rozmnażania się, po którym po prostu już nie może być ich więcej. Natomiast tutaj tego nie ma. Jeżeli jesteś nieostrożny, to mogą wypełnić całą Twoją zagrodę, a później całą farmę. Także dzisiaj przekażę Wam bardzo istotną wiedzę, jaką jest, jak się ich pozbyć. Oczywiście, w pierwszej kolejności musimy się upewnić, że więcej ich już nie będzie. Czyli, bierzemy, kradniemy wszystkie ruski. Rustro. Nie ma lustro, to się nie rozmnażają. Dobra, myślę, że już zebrałem wszystkie, także teraz albo je wsadzamy tutaj do jakiegoś magazynu, albo po je wszystkie wywalamy. Teraz trzeba się pozbyć samych kur. Ja ich tu mam jeszcze dosyć mało, ludzie naprawdę mieli ich 10 razy więcej. I wtedy wsysanie wszystkiego i wywalanie ręcznie nie bardzo wchodzi w grę. Dlatego lepiej użyć slime'ów. Jeżeli jesteście początkującymi graczami, to możecie sobie wziąć slime'y różowe albo tabi slime'y. A jeżeli już jesteście trochę bardziej zaawansowani, to tutaj przyda się tej slime. On może jeść nawet jak jest w pełni nasycony, jakby już wam nie dawał plortów, to on dalej może jeść. No tak jak mówiłem, plortów nie będzie, ale nie chodzi nam o zarobek, tylko pozbycie się kur. Także ich tutaj wywalamy. Ja dwójkę mam na razie, tylko problem jest taki, że oni przy świetle słonecznym zamieniają się w kamień. Proszę bardzo. Także musimy pójść spać i poczekać do nocy. Sleep until night. No i teraz wracamy. I pamiętajcie, że kurczaki zawsze mają jakąś taką małą szansę, że wyrosną jako rustro. Także musicie tu sprawdzać co jakiś czas i patrzeć, czy coś nowego nie urosło. To jest stara kura. Żadnych nowych rustro na razie nie widzę. Najwidoczniej tym razem miałem... W... O! Jednak nie miałem farta. Coś się zrobiło. To drugi jeszcze. Każdy ci daje rozmnażanie, także każdego trzeba wywalać. No... Chłop już głodny nie jest, już ma taki uśmieszek, już nie daje plortów, ale dalej je cały czas będzie wcinał, wcinał te kury, i właśnie o to chodzi. Oczywiście, im więcej ich macie, tym lepiej. Taka dwójka to trochę powoli będzie pracować, ale w ten sposób możecie sobie chodzić, robić co chcecie, czekać, a oni w końcu zrobią swoje. Mógłbym im tu jeszcze dać do pomocy jakieś takie różowe slajmy na przykład, no ale nie chcę, żeby się zrobiły large'o. Jeżeli używacie samych różowych i tabi, no to możecie używać dwóch rodzajów, jak się zrobią large'o, no to co tam. I tak te slajmy są łatwo dostępne, ale ja tutaj ringtailów nie chcę stracić. Na pewno nie używajcie trzech rodzajów, bo wtedy się zrobią tary i po prostu będziecie marnować slime. Jeżeli chcecie zbierać dodatkowe plorty, to możecie jeszcze sobie chodzić do spania. Oni przez ten czas, jak będziecie spać, to nie będą zbierać, zjadać kur, ale zrobią się głodne. No i wtedy wieczorem, jak zacznie jeść znowu, no to wtedy mamy dodatkowe plorty. Taki mały dodatkowy zarobek, jakby ktoś chciał. No ale dobra, tak, właśnie po jakimś czasie można się pozbyć ogromnych ilości kur z farmy. Także w tym ociągnęłam tyle. Mam nadzieję, że się podobało. Do zobaczenia i siemka.